Stanach. Jestem z trójmiejskiego klubu Dalsiki Toastmasters. Jest klub anglojęzyczny z Gdańska. Powiem wam dzisiaj o mowie ciała. Będzie krótka, 20-minutowa prezentacja. Mowa ciała to jest temat bardzo szeroki, dlatego, żeby was nie zanudzić, zrobię to krótko, prosto i konkretnie. Mam do was pytanie. Mowa ciała to jest szeroki temat. Jest dużo publikacji na ten temat w księgarniach. Nawet naukowcy badają mowę ciała i jej wpływ. W naszym Toastmasters mamy krótki podręcznik na temat mowy ciała. Zatem pytanie do was, dlaczego waszym zdaniem mowa ciała jest tak ważna? Jakieś pomysły? Przedstawiam wam trzy zasady, aby ta mowa ciała była jak najbardziej efektywna i skuteczna. Trzy krótkie zasady. Pierwsza zasada to... Naturalny. Ruch. Minimalizm. To jest ta zasada. Czy kojarzycie taką świetną instytucję i serwis jak TED.com? Tak. Kto zna TED-a? Pięknie, polecam, naprawdę świetna rzecz. Oglądałem ostatnio dwa filmiki, które niestety nie mogę wam dzisiaj pokazać. I oglądałem je, gapiłem się na nie, nie oglądałem, gapiłem się na nie i podziwiałem mowę ciała tych prelegentów, to co mówią i jak mówią. Jak miałbym te dwa filmiki podsumować jednym zdaniem, tylko jednym zdaniem, to bym powiedział, oni byli sobą. Oni byli naturalni, autentyczni i prawdziwi. Więc pierwsza zasada to bądź naturalny, bądź sobą, bądź prawdziwy. Pierwsza podstawowa zasada. Jeżeli będziecie sobą, będziecie naturalni, to ludzie was zapamiętają. Oczywiście mowa ciała wymaga treningu. Pewne gesty trzeba ograniczyć, coś takiego na przykład, wyeliminować, a pewne gesty po prostu ich się nauczyć i usprawnić. To podstawowa zasada. Wpierw zapamiętajcie, bądźcie sobą, bądźcie naturalni. Co wam to da? Każdy z was jest inny, każdy ma swój sposób bycia i styl prezentacji, więc jesteśmy unikalni. Jeżeli jesteśmy unikalni, to ludzie nas zapamiętają, będą kojarzyć. Ten gość tutaj dał świetne wystąpienie, nie udawał, nie grał. Nie da się nas skopiować. Jakbym miał powiedzieć o tych dwóch gościach z filmików TED-a, to ich nie da się skopiować. Nie da.
tak samo jak wy będziecie z sobą, przejdziecie jakiś krótki tenis mowy ciała, to w połączeniu to z, w połączeniu z waszą prezentacją da wam to, że będziecie zapamiętani. Więc pierwsza zasada, naturalność. I jeżeli będziecie naturalni, to wyróżnicie się jak ten kwiat. Będziecie jedyni w swoim rodzaju. Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju. Druga zasada to. Wyobraźcie sobie, że to jest następna teoria. Powiedzmy, jeszcze następne za rok. Przychodzi do was prelegent. Witajcie serdecznie. Chciałbym się z wami podzielić super sukcesem, który ostatnio osiągnąłem. Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem aż tak szczęśliwy, że powiem wam, wczoraj spełniło się moje marzenie. Zostałem Distinguished Toastmasters w Polsce. Jako drugi w Polsce jestem Distinguished Toastmasters. Jestem taki szczęśliwy, już niewyobrażalne. 2 lata ciężkiej pracy, jeżdżenia po Europie na różne konkursy. Jestem po prostu szczęśliwy. Fantastycznie się czuję. I teraz pytanie do was. Co wam tutaj nie pasuje? Dwa lata. Za krótko. A jeżeli głowa taka osoba przychodzi, brak spójności, pięknie, co jest? Tak? Tak. Okazują. Ja jestem chyba introvert, jakie mi pokazuje szczęście na zewnątrz. Czy jego słowa były ok, tak? Pochwalił się. Operowanie głosem było ok. Szczególnie później. Było słychać, że jest zadowolony. Mowa cała? Bad. I tak jak tu koleżanka wspomniała, druga zasada to spójność. Pomiędzy tym, co mówicie, jak mówicie i będzie mowa cała. 3 elementy. Spójność. Jeżeli będziecie mówić tak, jak ja tutaj wystąpiłem, albo drugi przykład jeszcze. Jak się czujecie, jak ktoś was krytykuje, krzyczy na was i jednocześnie się uśmiecha? Co ty sobie wyobrażasz? Jak mogę to zrobić? Ironia, ale czujesz, że coś jest nie tak. Wątpisz. Znów brak spójności. Więc aby dobra przemowa, dobra komunikacja, bo przemówienia publiczne to jest forma komunikacji, od czasu do czasu to jest jakiś monolog, musi być spójna. Musisz dopasować swoją mowę cała do języka i do tego, jak mówisz. I tego się uczymy w Toastmasters. Co nam da spójność? Tak jak tu wspomnieliście, zaufania, wiarygodność. Tak jest. O co chodzi nam w ogóle z tymi wystąpieniami publicznymi? Po co to jest? Wspomniałem kilka zdań temu. Dokładnie. To jest forma komunikacji, tak? Jest komunikacja, dialog. Chcemy, wychodzimy po coś, chcemy coś zrobić. Czy to jest konferencja taka jak ta, czy setka wspaniałych ludzi, czy to jest spotkanie przed zarządem 5-osobowym i przedstawiacie tam swój nowy projekt. Albo witacie się z nową grupą szkoleniową, przed 20 osobami. Za każdym razem to jest komunikacja. Podstawowa rzecz w komunikacji
pierwszy krok to zbudowanie zaufania. Jeżeli nabędziemy zaufanie drugiej strony, to o wiele łatwiej nam jest osiągnąć nasz cel. Czyli przekonanie mówcy do tego, co mówimy, zainspirowanie itd., itd. Jeżeli będziemy niespójni w tym, co robimy, w tym, co mówimy, będzie nam o wiele trudniej zdobyć to zaufanie. To druga zasada to spójność. I trzecia, ostatnia zasada to jakbyście mnie odebrali, jakbym sobie tak z wami rozmawiał. Albo tak. A tak? Tak może być. Jezu, unikam patrzenia na ciebie. A czy ktoś z was pomyślał o otwartości i że byłem zamknięty? Kto? Super. Więc trzecia zasada to otwartość. Otwartość. Jesteśmy gotowi do rozmowy, do dialogu, do komunikacji i nie mamy nic do ukrycia. A otwartość przejawia się przez kontakt wzrokowy. Ja uciekałem specjalnie przez postawę, w miarę różna, swobodna i przez gesty rąk. Ja mam taki gest otwarcia przykładowo. Niektórzy mają taki, niektórzy mają taki. To już kwestia, jak mówiłem, pierwszej zasady naturalność. Ja tak nie czuję się swobodnie i nie będę tego robił po prostu. Jak wspomniałem, komunikacja, wystąpienie publiczne to komunikacja. Komunikacja to zbudowanie więzi. Chcemy zbudować jakąś więź. Albo na krótką chwilę, żeby coś sprzedać, albo na dłużej. A zdecydowanie bardziej zaufamy komuś, kto jest naturalny, kto jest spójny i kto jest otwarty. Podsumowując, naturalność, autentyczność, prawdziwość. Bądź ze sobą. Bądź sobą. Nie udawaj, nie graj, nie powiaj, czy jest roli. Po co? Spójność. Spójność słów, języka, sposobu operowania głosem i mowy cała. I trzecia zasada, otwartość. Otwartość na dialog, na komunikację. Dziękuję.